Domy do 70 metrów kwadratowych bez pozwolenia. Jakie trzeba spełnić warunki? Zmiany związane z wejściem w życie tzw. Polskiego Ładu uwzględniają możliwość wznoszenia budynków mieszkalnych bez konieczności ubiegania się o zezwolenia. Jakie trzeba spełnić warunki, by budować domy do 70 metrów kwadratowych bez pozwolenia? O tym w dzisiejszym materiale. Jaki dom bez pozwolenia można zbudować w Polsce? Na wstępie warto odpowiedzieć na podstawowe pytanie, jaki dom bez pozwolenia można zbudować w Polsce. W naszym kraju od 3 stycznia 2022 roku istnieje możliwość wznoszenia budynków z przeznaczeniem np. na cele mieszkalne, których łączna powierzchnia nie może przekroczyć 70 m kwadratowych. Obiekty należące do tej kategorii mogą służyć wyłącznie do celów prywatnych. Nie można ich np. sprzedawać czy też wynajmować. Oprócz tego, ile metrów może mieć dom bez pozwolenia, warto pamiętać, iż nie może on mieć więcej niż dwie kondygnacje. Jakie warunki trzeba spełnić, by zbudować dom 70 metrów bez pozwolenia? Kolejnym ważnym pytaniem, które nurtuje inwestorów prywatnych, jest jakie warunki trzeba spełnić, by zbudować dom 70 metrów bez pozwolenia? Ile domów bez pozwolenia można wybudować na działce? Okazuje się, że stosunkowo niewiele. Na powierzchni 500 metrów kwadratowych istnieje możliwość budowy maksymalnie jednego obiektu mieszkalnego do 70 metrów kwadratowych. Konstrukcja budynków powinna być nieskomplikowana i spełniać obowiązujące wymogi bezpieczeństwa. Warto dodać, że teren budowy powinien być wyłącznie własnością prywatnego inwestora. Istotnym aspektem jest również to, jaka wysokość dachu bez pozwolenia została dopuszczona przez ustawodawcę. Okazuje się, że nie została ustalona graniczna wysokość domu bez pozwolenia do 70 metrów kwadratowych. Od kiedy tzw. Polski Ład umożliwił wznoszenie tego rodzaju obiektów, istotna stała się suma powierzchni w odniesieniu do wszystkich wymiarów budynku. Pomieszczenia o wysokości poniżej 1,4 m są pomijane w obliczeniach. Te w zakresie od 1,4 do 2,2 m uwzględniane w 50%, a powyżej 2 m uwzględniane w 100%. Dlaczego warto zbudować dom bez pozwolenia do 70 metrów kwadratowych? Wielu klientów korzystających z oferty firmy Blachodach zastanawia się, dlaczego warto zbudować dom bez pozwolenia do 70 metrów kwadratowych. Czy budowa tego rodzaju obiektów jest opłacalna? Przedstawiamy kilka pozytywnych aspektów wyboru domu bez pozwolenia. Niska cena. Sumaryczne koszty budowy mogą zamknąć się w około 150 tysiącach złotych. Brak formalności. Brak potrzeby uzyskiwania zezwoleń redukuje czas wznoszenia. Dowolność. Ustawodawca nie ogranicza inwestorów w zakresie technologii budowy. Nierzadko mali inwestorzy rozważają, ile można dobudować do domu bez pozwolenia, który już istnieje. Zgodnie z aktualnymi przepisami wystarczy mieścić się w metrażu 70 m kwadratowych oraz nie przekraczać gęstości na poziomie 1 dom bez pozwolenia na 500 m kwadratowych. Zbuduj dom bez pozwolenia z pokryciem dachowym Blachodach. Brak potrzeby przygotowania obszernej dokumentacji czy zatrudniania kierownika budowy to jedna z wielu zalet domów bez pozwolenia do 70 metrów kwadratowych. Jeżeli planujesz wzniesienie tego rodzaju budynku i szukasz sprawdzonego dostawcy elementów do budowy dachu, to zbuduj dom bez pozwolenia z pokryciem dachowym od Blachodach. W tym odcinku wideobloga to już wszystko. Ja zapraszam Cię na kolejne odcinki. Zapraszam również na stronę www.blachodach.pl, gdzie będziesz mógł poznać pełną ofertę naszej firmy i do zobaczenia w następnym odcinku.